Zawodnicy Match Trade Technologies, Patryk oraz Mateusz, są naszymi gośćmi po przedostatnim spotkaniu w sezonie jesień 2021. Panowie, powoli, tak na 93% można wam składać gratulacje, ponieważ w debiutanckim sezonie, tak jak mówię, na tyle procent będziecie to mieli miejsce na podium. W wypadku tam bardzo niekorzystnych wyników na koniec sezonu to się nie uda, ale na początku powinno się to dokonać. Za wami mecz z gatunku szybko, łatwo i przyjemnie. Patryk? No myślę, że tak. No, drużynie KKZ brakowało dzisiaj rezerwowych. Chyba nawet jednego zawodnika musieli od kogoś tam zawodnika zapożyczyć. No i też brakowało nam troszeczkę bramek. Baliśmy się, że jak będzie jakiś tam remis, bądź nie wiem, przegramy następny mecz z Karsmajlem, chociaż liczymy, że nie, to te bramki się przydadzą. Do tego dzisiaj tak przycisnęliśmy i stąd 17-2. Mateusz, w skali całego sezonu, ty przed tym spotkaniem byłeś najlepszym strzelcem zespołu, czy po meczu tak jest, to trzeba będzie się doliczyć bramek wszystkich zawodników. Niemniej, no troszkę czasu ci dzisiaj zajęło, by się strzelić. 36. minuta to była ta zbawienna dziś dla ciebie. Tak, no dzisiejszy mecz, jeśli chodzi o skuteczność, no to bardzo cieszę się, że właśnie koledzy z drużyny pociągnęli ten wózek dzisiaj. Bo no ja na tym mecz nie dojechałem ewidentnie. Zamieniliśmy się skutecznością po prostu. Ja tak. Dzisiaj strzeliłem 3 bramki, Mati nie wiem, jedną. Ja tylko dzisiaj niestety jedną, no ale no w sumie w ogólnym rozrachunku najważniejsze jest to, że mamy 3 punkty. No i tak jak Patryk wspomniał, że troszeczkę dzisiaj tych bramek postrzelaliśmy, bo może to być istotne, no bo nie do końca się zgadzam z tezą, że można już nam gratulować, no bo dopóki piłka grze, jak mówisz... Tego nie powiedziałem na 100%. Dokładnie, więc no zobaczymy. No, na pewno naszym celem jest, od początku sezonu naszym celem było być w trójce, więc no, cieszę się, że cały czas są na to duże szanse i no i no cóż, trzeba wdać siebie maksa na pewno w ostatnim meczu. Patryk, Mateusz wspomniał o pchaniu wózka przez innych kolegów w dzisiejszym spotkaniu. Czy ty byś wyróżnił między innymi Adriana, który dzisiaj 5 asyst i nie tylko jest waszym najlepszym asystentem, ale jest także najlepszym w lidze, bo po tych 5 ostatnich dziś podaniach masz oczko, 21 asyst, naprawdę konkretna liczba. No właśnie się śmialiśmy dzisiaj, że jak nie wiadomo kto asystował, to się Adrianowi zazwyczaj wpisuje te asysty. Nie, ale nie umniejszając Adrianowi, rzeczywiście widać, że Adrian gra tak jak typowy Zieliński, powiedzmy, szuka tych, chociaż Zieliński ostatnio strzela bramki, ale szuka tych asyst, szuka nas cały czas i jest naprawdę świetnym rozgrywającym, także daje gdzieś tam szansę innym chłopakom, nam chociażby mi jako obrońcy czy naszym rezerwowym postrzelać te bramki, więc każdy dzisiaj chyba opuszcza ten mecz zadowolony i myślę, że już chyba nie ma zawodnika u nas w drużynie, który by nie strzelił bramki. Nie? A czy jeszcze na jakąś inną postać zespołu zwróciłbyś uwagę? Nie tylko dzisiaj, ale w skali całego sezonu? No ja bym wyróżnił dzisiaj na pewno Maćka, który dzisiaj strzelił, nie wiem, z 3-4-5 bramek. Maciek Jakubowski, no oraz oczywiście Piotr Szczygieł dzisiaj. Złote wejście, nie wiem, chyba ze 2-3 asysty. No, zagrał wyśmienicie, więc gratulacje Piotrek. Mateusz, wiemy, że twoje początki w Elite Lidze sięgają sezonów wcześniejszych aniżeli ten obecny. Powiedz, czy to jakby wejście w nowy zespół jest jakby totalnie nowym otwarciem? Czy te schematy, które ty sobie wyrobiłeś wcześniej na boisku, można odzwierciedlić także z innymi partnerami? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest zupełnie nowe otwarcie, bo też nasza drużyna, ta obecna, w której gram, gra troszeczkę inny futbol, tak mi się przynajmniej wydaje, aniżeli mój stary team. Więc no ta gra wygląda troszeczkę inaczej. Inna też charakterystyka piłkarzy, myślę, że trochę mniej siłowy futbol, a bardziej stary. Bardziej techniczny? Myślę, że tak, aczkolwiek no też ciężko to porównywać, no bo gramy w troszeczkę niższej lidze, więc no, liga wyższa może nas weryfikować. Ale wydaje mi się, że tak, że na ten moment jest troszeczkę bardziej techniczny, też staramy się budować akcje od tyłu, od bramkarza, więc no troszeczkę inaczej to wygląda. Ale na pewno doświadczenie jakby pomogło, no bo też wiem, jak chłopacy tutaj zaczynali grać w tym teamie, że mówi, że zawsze przed meczem jakiś stresik jest. No a to już w sumie dziś za mną, myślę, że to doświadczenie na pewno też pomaga czasami. Ale właśnie w takiej grze od bramkarza w ataku pozycyjnym czujecie się najlepiej, kiedy to wy kontrolujecie przebieg meczu, a nie na przykład kontry? Bo na przykład macie szybkiego Adriana, który na pewno by się odnalazł, odnajduje się w takiej grze, ale czy jednak atak pozycyjny od bramkarza to jest to, co najbardziej lubicie grać? Powiedziałbym, że niekoniecznie. Wydaje mi się, że na przykład chociażby pamiętam mecz z Boźbankiem, który wydaje mi się, że kontrolował mecz, nie wiem, miał 60% posiadania piłki, powiedzmy. My gdzieś tam, jak już mieliśmy tą piłkę, to od razu przechodziliśmy do ataku, raczej nie klepaliśmy tą piłką. Adrian potrafił szybko uaktywnić atak, bądź boki, stąd wygraliśmy z nimi, mimo że oni grali dość dobrze technicznie. Ja osobiście nie czuję się jakoś wybitnie z tyłu, dlatego od tego jest Marcin Konarski, który gdzieś tam ładniej rozgrywa, a ja raczej zajmuję się destrukcją.
Czyli przecinaniem akcji po prostu. Przecinaniem akcji, wyjechaniem z bara, tak, gdzieś tam zastraszenia atakujących, żeby po prostu już tak chętnie nie wchodzili w nasze pole bramkowe. Mateusz, a może jeszcze słowo o jakichś bardziej efektownych stronach waszej gry, a nie tylko nie destrukcja. No jeśli chodzi o pytanie, co masz na myśli? No jeśli chodzi o przód, no to... Wasze mocne strony w ofensywie, może tak. Wiesz, w sumie ciężko mi tak wydaje mi się wyszczególnić jakiś konkretny schemat czy styl gry. No, wydaje mi się właśnie, że potrafimy grać dosyć elastycznie, bo drużynami, które grają w sumie może troszeczkę lepiej od nas technicznie, jakby potrafimy pocierpieć i mimo to gdzieś te mecze wygrać. A w meczach, gdy trzeba w sumie tą kontrolę mieć, to też w sumie tą kontrolę mamy w meczach ze słabszymi rywalami, przynajmniej na papierze. Bo czasami jest tak, że gdzieś tam z tymi lepszymi drużynami potrafi się jakiś zespół bronić i kontrować, a później jak przychodzi do spotkania, gdzie teoretycznie jest lepszy, no jednak jest problem z prowadzeniem tej gry, a wydaje mi się, że u nas w sumie potrafimy się dobrze dostosować do każdych warunków, co też jest naszą mocną stroną. I tego wam życzę w ostatniej kolejce, także w kolejnych sezonach. Słyszeliśmy tutaj przed chwilą wielki okrzyk radości. Ja wam życzę takiego okrzyku za tydzień, kiedy przypieczętujecie to miejsce na podium. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.